Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiejszy odcinek, jaki dla Was przygotowałem, no myślę, że będzie to dość ważny odcinek, ponieważ będę mówić o tym, jak dbać o swój mózg, trenując sporty walki. Lecimy z tematem, zapraszam. Temat uszkodzeń mózgu no jest, można powiedzieć, często pomijany przez trenerów, tak, czy też przez trenerów przygotowania motorycznego. A trzeba pamiętać, że tak naprawdę w każdym sporcie kontaktowym istnieje nam dość duże ryzyko uszkodzenia mózgu. Jeżeli oglądaliście, to polecam każdemu z Was obejrzeć film Wstrząs. Związany z mifem, bardzo fajny film, bardzo wartościowy. Jest to film oczywiście na faktach. I opowiada on historię kenijskiego lekarza, który się przeprowadzał do Stanów. No i leczy, czy też bardziej przeprowadza sekcję zwłok może w ten sposób, byłych futbolistów amerykańskich. No i odkrywa on, że poprzez uprawianie sportu kontaktowego, czyli zderzeń, tak, z przeciwnikiem, co w sporcie futbolu amerykańskim, tak, czy w sportach walki, czy to boks i MMA, tak dalej, zawsze występuje, tak, czy to zderzenie z przeciwnikiem, czy też upadek na przykład. Odkrywa on, że powoduje to do obumierania jakiejś części naszego mózgu. Profesjonalnie ta choroba, czy też to zjawisko nazywa się encefalopatia pourazowa. Mózg, czy też udowadnia może to w ten sposób, tak, że mózg dzięcioła jest przez matkę naturę przytwierdzony do czaszki. Mózg człowieka nie jest tak zbudowany i można powiedzieć, że nasz mózg jakby w naszej czaszce się tak jakby przelewa niczym taki pomidor w zalewie, który jest umieszczony w słoiku. No i w momencie, gdy my uderzymy w którąś stronę tego słoika, no to ten pomidor się obija o część tego słoika, czyli to będzie nasza czaszka, tak, pomidor to jest nasz mózg. No i dochodzi do stanu zapalnego i gdy te uderzenia są ponawiane, no to niestety dochodzi do obumierania naszych neuronów, co skutkuje tym, że mamy problem z wysławianiem się, z zanikami pamięci, stajemy się zbyt mocno agresywni i tak dalej. Czyli wszystkie takie problemy natury, można powiedzieć, psychologicznej. No i teraz oczywiście nie mówię tego tutaj po to, żeby Was zniechęcić do uprawiania sportów, tylko mówię bardziej to pod takim kątem, że chciałbym Wam się sprzedać takie tipy i podzielić się z Wami kilkoma informacjami, które pozwolą Wam trenować sporty walki, ale jednocześnie, można powiedzieć w cudzysłowie, nie skończyć jak warzywo na stare lata, gdy już zakończycie karierę sportową. A więc lecimy z pierwszym tipem i z pierwszą informacją. Dla niektórych osób może okazać się szokiem to, że wszystkie takie ochraniacze zakładane, czyli kaski, czy też takie ochraniacze, jak zakłada się w futbolu amerykańskim, czyli takie, wiecie, zbroje wręcz, oni są wręcz ubrani jak jacyś rycerze, nie chronią nas przed uszkodzeniami mózgu. Chronią one jedynie przed takimi uszkodzeniami mechanicznymi, czyli można powiedzieć jakimiś otarciami, siniakami i tak dalej, a nie chronią one przed uszkodzeniami mózgu, ponieważ no, zwróćcie uwagę, że gdy dostaniecie cios nawet walcząc w kasku, no to i tak wasz mózg jest w stanie się jakby obić o czaszkę, no i to poprowadzi taką kaskadę stanu zapalnego, tak, no, obumierania tych neuronów. Wręcz można się pokusić o taką teorię, że nawet kaski zwiększają w jakiś sposób ryzyko uszkodzenia mózgu, ponieważ no, sami sobie zadajcie pytanie, kiedy chętniej przyjmiecie cios. Czy wtedy, kiedy macie kask, czy wtedy, kiedy tego kasku nie macie. Bardzo często jest tak, że zawodnicy, którzy mają kask, no to się czują już bezpieczni, tak, no bo mają takie poczucie, że nic im nie grozi, no bo przecież mają kask. Bardzo chętnie wtedy przyjmują ciosy, tak, co jest złudne, tak jak powiedziałem, ponieważ no okej, może nie będzie siniaka, tak dalej, czy jakiegoś zadrapania, no ale możemy to przypłacić niestety uszkodzeniem mózgu. Dobrze, drugim tipem, czy też drugą informacją, którą warto, żebyście znali, no to aby trzymać ten mózg w dobrym stanie, na przykład przed czy też po wystąpieniu nokautu, tak, ponieważ no, im nasz mózg będzie, można powiedzieć, lepiej odżywiony przed nokautem niż po nokaucie, no tym mniejsze jakby ryzyko, że coś się z nim tam stanie. Także warto wdrażać swoją suplementację kwasu omega-3, tak, one bardzo dobrze wspierają pracę mózgu i pracę neuronów. Można się pokusić o suplementację keratyny. Mało kto sobie zdaje sprawę, że keratyna bardzo dobrze i pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu, nawet takie zdolności poznawcze, czyli kognitywne, czyli lepiej nam się myśli i tak dalej. Można również rozważyć olejki CBD, czyli wszystkie formy lecznicze, legalne olejków z konopi. Także to są takie trzy suplementy, takie top, można powiedzieć, które warto, żebyście wdrażali, aczkolwiek no, ogólnie warto, żebyście się zdrowo odżywiali i tak dalej, zawsze byli nawodnieni, ponieważ tak, no, musi być też dużo elektrolitów w naszym ciele, wtedy ten mózg działa sprawniej, no i mamy mniejsze ryzyko, że coś się stanie nim podczas jakiegoś silnego uderzenia. Trzecia informacja, no to pamiętajcie, że to jest dość oczywiste, tak, no ale warto o tym wspomnieć,
że no dzieci, ze względu na to, że ich mózg się dopiero rozwija, no to nie powinny brać udziału w jakichkolwiek sportach takich full contact, tak? Czyli jeżeli dzieci wykonują sparingi, no to raczej w takim light kontakcie nie powinniśmy doprowadzać do dużych upadków i tak dalej, ponieważ no, mózg się jeszcze rozwija, no i taki mózg uszkodzony, można powiedzieć, za młodu, no może się nie do końca już rozwinąć dobrze w wieku późniejszym, więc u dzieci kategorycznie zabraniamy sparingów w takim full kontakcie, no to jest dla niektórych oczywiste, no, ale dla niektórych może być trochę mniej. Co ciekawe, co pokazały badania, no to też osoby z większą ilością testosteronu notowały jednak mniej tych powikłań związanych z uszkodzeniami mózgu względem osób, które miały ten testosteron na niższym poziomie. No i też ze względu na to, no jakby kobiety też mają niestety większe ryzyko powikłań, tylko też, żebyście nie zrozumieli tego źle, tak? To nie chodzi o to, że wtedy teraz powinniśmy już brać sterydy, czyli brać testosteron, ponieważ no wtedy będziemy niezniszczalni. To bardziej chodziło o to, że po prostu osoby, które można powiedzieć, wysypiały się, dobrze się odżywiały, trenowały i tak dalej, miały wyższy poziom testosteronu, bo można powiedzieć, lepiej się ogólnie prowadziły na co dzień. Więc wyższy testosteron, raz, że jesteśmy zdrowsi, tak, mamy wtedy więcej testosteronu, kiedy jesteśmy zdrowsi, a dwa, no testosteron też wpływa na takie też funkcje kognitywne, czyli właśnie na przesył tych neuronów, na przesył tych neuroprzekaźników przez mózg, na pracę układu nerwowego, więc jak najbardziej o wysoki stan naszego testosteronu powinniśmy jak najbardziej dbać. Kolejna informacja to taka, że po jakimś cięższym nokaucie, czy też no, można powiedzieć, że no, przegrany tak naprawdę poprzez nokaut, nie musi być to jakiś super ciężki nokaut, odradza się jakikolwiek sparingów, czy nawet zadaniówek przez okres około 4 tygodni. To musicie pamiętać, że mózg, który już raz został uszkodzony, no, ma dużo większe jakby zdolności do ponownego uszkodzenia, tak? Czyli ten mózg musi się po prostu normalnie się zagoić, tak? Jak macie kontuzję, nie wiem, skręciliście kostkę, no to też nie od razu nie chodzicie, nie biegacie. A niestety często zawodnicy mają taką tendencję, że przegrają walkę i za 2 tygodnie na przykład idą na kolejną walkę, tak? No bo w sumie przegrałem przez knockout, muszę coś sobie udowodnić i tak dalej. No pamiętajcie, że to jest wasze zdrowie, nikt zdrowia wam później nie odda. Trzeba czasami no, stonować te chore ambicje, ponieważ no, pamiętajcie, że nic jest ważniejsze od zdrowia, tak? Lepiej walczyć długo i w dobrym zdrowiu niż krótko i zniszczyć sobie po prostu zdrowie, tak? Albo po prostu mieć jakieś powikłania neurologiczne. Też warto zaznaczyć, że częściej w boksie mimo wszystko notujemy takie powikłania z tego względu, że no w boksie niestety jest tak, że gdy zawodnik pada, no to ma możliwość podnieść się, no i go znowu później, można powiedzieć, dobijamy, tak, jakimś ciosem. W MMA to zazwyczaj, gdy zawodnik już dostanie jeden jakiś mocniejszy cios, no to walka jest przerywana lub też go tam przeciwnik kończy nas, można powiedzieć, gdzieś w parterze, no i jest stop. No a niestety tutaj jakby zawodnik ma jakby chwilę dojścia do siebie, to mi się wydaje, że już jest okej, tak, no i dostaje drugą jakby mocną bombę, no i wtedy mózg naprawdę to już źle znosi. W jakikolwiek sposób są w stanie nam pomóc silne mięśnie karku na przykład, radzić sobie z uszkodzeniami mózgu, które występują tak no, podczas ciosów na szczękę oczywiście. Więc warto, żebyście wdrażali trening szyi i karku. Już macie 2 odcinki na kanale u mnie, jak trenować szyję, jak to mądrze robić. Gdzieś tutaj postaram się wam wrzucić u góry odnośniki. No i też pamiętajcie o tym, że istotny będzie tutaj również timing, tak? Ponieważ jeżeli wy w odpowiednim momencie założycie ten cios i będziecie w stanie jakby napiąć szyję, no to też jakby mniejsze ryzyko, że wasz mózg po prostu się odbije od czaszki, tak? Po prostu silna szyja będzie w stanie go wyhamować przed zderzeniem. Więc trening szyi według mnie jest przymusem wręcz, bym powiedział, dla zawodników stójkowych. Także zainteresujcie się tym tematem, myślę, że naprawdę warto. Dobrze, ostatnia informacja to taka, że pamiętajcie, że takich punktów nokautujących w ciele jest dużo więcej, tak? Dzisiaj skupiam się głównie na głowie i jak dbać o swój mózg, ale pamiętajcie, że również możecie mieć nokaut tak, na wątrobę, tak? Niestety, tutaj już oczywiście też macie odcinek na kanale, że silny brzuch potrafi nam w jakikolwiek sposób pomóc być odporny właśnie na ciosy na korpus. Może być na przykład ostatnie żebro, tak, które jest wolne, które często po kopnięciu zostaje po prostu złamane, więc no też musicie brać pod uwagę, że tych punktów nokautujących jest więcej. Jeżeli będziecie zainteresowani, jak sobie radzić z tymi nokautami w jakikolwiek sposób, czy jak możemy się wzmocnić, żeby te nokauty nie wystąpiły, no to oczywiście musicie dać jakiś komentarz, like, to postaram się coś nagrać więcej na ten temat. Ja już się dzisiaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że była to bardzo przydatna garść informacji dla was. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Ja już się dzisiaj z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Statyści. Dobra.
Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiejszy odcinek, jaki dla Was przygotowałem, będzie traktował o trzech ćwiczeniach na poprawę siły ciosu na dół. Zapraszam do oglądania odcinka. Lecimy.